Witam wszystkich, z tej strony Merol. Mamy dzisiaj 23 czerwca, godzina 8.28. W dzisiejszym odcinku analizy technicznej omówimy sobie Bitcoina, Total Market Cap oraz kilka wybranych przeze mnie altcoinów. Serdecznie zapraszam na analizę. Dobrze, więc zaczynamy od dwóch ogłoszeń parafialnych. Pierwsze jest takie, że lekko poprawiłem mój problem z obrazem. Głównie było to spowodowane złym ustawieniem w programie, który nagrywa. Poprawiłem to, powinno być już ok, także dajcie znać, czy teraz będzie dla Was wszystko satysfakcjonujące. I jeszcze drugie szybkie ogłoszenie. Tak, chciałbym tylko zaznaczyć, że ja stosuję również inne metodologie, nie tylko metodologię Jurka. Dlatego moje analizy czasami mogą się troszkę różnić od Karola czy Jurka i mogą też mieć inne poziomy długoterminowo. I to właśnie wychodzi z innych metodologii, także to taka szybka informacja. A teraz przechodzimy sobie do analiz. Na pierwszy rzut mamy Bitcoina. Ostatnio omawialiśmy sobie, że Bitcoin jest w niebieskiej strefie, dość istotnej. W tym momencie, może to było jeszcze przed strefą, kurwa, muszę to zobaczyć. Dobra, zaczniemy sobie od dwóch ogłoszeń parafialnych. Pierwsze jest takie, że poprawiłem troszkę jakość nagrywania. Miałem problem z moim programem, który przechwytywał obraz. Troszkę pozmieniałem tam ustawienia i teraz powinno być bardziej płynnie dla Was, także dajcie znać, czy będzie wszystko ok. I drugie ogłoszenie jest takie, że chciałbym tylko przypomnieć i poinformować wszystkim, że ja używam również innych metodologii, nie tylko metodologii Jurka. Z tego względu moje poziomy i analizy mogą się często różnić od Karola i Jurka, bądź też mogą być takie same, jeżeli używam tej samej metody. Także weźcie to proszę pod uwagę, że nie wszystko opieram na metodzie Jurka. Dobrze, teraz lecimy z analizą. Zaczynamy od Bitcoina. W ostatnim nagraniu to było około 16. Widzieliśmy się w takim razie gdzieś tutaj. Mówiłem o niebieskiej strefie, która jest dla mnie dosyć istotna. Zobaczymy, czy cena się z niej odbije. Cena wjechała praktycznie na samą krawędź strefy, zaliczając tutaj dosyć istotny poziom, który wtedy jeszcze nie był wyznaczony. Wyznaczyłem go po fakcie, żeby sprawdzić, skąd odbiła się cena. I w tym momencie to miejsce uznaję za bardzo dobre do zatrzymania spadków. Jeżeli chodzi o wykres 4-godzinowy, nie mamy jeszcze złamania za bardzo struktury, tylko mamy tutaj jeden dołek, jeden szczyt lekko przebity. Dodatkowo jesteśmy w strefie 1:1, która będzie chciała zbijać cenę. Także na interwale 4-godzinowym ja tak naprawdę czekam, aż przebijemy ten oto szczyt. I dla mnie będzie to wtedy lepsza przesłanka do dalszych wzrostów. Natomiast jeżeli zejdziemy sobie na mniejsze interwały, na przykład na M30, no to tutaj już takie wstępne złamanie struktury mamy. Czyli ten szczyt został wybity. Więc teoretycznie możemy powoli zacząć szukać tutaj jakichś miejsc do przyłączenia. Jeżeli chodzi o handel futures, to my tutaj handlujemy cały czas jakieś wewnętrzne ruchy. Jeżeli chodzi o przyłączenie się do długoterminowego trendu, to na pewno trzeba jeszcze z tym poczekać. Teraz tak, jeżeli chodzi o scenariusz Bitcoina z 10 tysiącami, on dla mnie nadal jest aktualny i nie przekreślam tego scenariusza. Czekam na to, co narysują mi po prostu świeczki i będę na to reagować. Na początek zobaczymy, czy niebieska strefa się obroni. Jeżeli się obroni, to ja będę szukać tutaj struktur do przyłączenia do góry oczywiście. Nie zapominam o strefie 10K, ponieważ scenariusz może mniej więcej wyglądać w ten sposób, że stąd podlecimy gdzieś tutaj wyżej i spadniemy jeszcze na te 10K, także ja tego nie przekreślam i nie zapominam o tym. A teraz, jeżeli chodzi o jakiś tutaj krótkoterminowy ruch, jeżeli odmierzymy sobie Fibo na ten moment,
z metodologii Jurka mamy tutaj płytkie A. Zobaczymy, czy zbuduje nam się jakieś B i ewentualne wejście na C. Chociaż ja osobiście uważam, że struktura i wejście na nią w tym momencie tutaj będzie zbyt szybkie. Zdecydowanie powinniśmy zobaczyć tutaj rozpoczynającą się akumulację, która może potrwać no naprawdę długo. Jak sobie popatrzymy, to w ogóle na razie usuniemy. Jak sobie popatrzymy na przykład na to miejsce tutaj, to po tutaj majowych spadkach akumulacja trwała 2 miesiące przed kolejnym ruchem ceny do góry. Tutaj mieliśmy miesiąc dystrybucji, więc w tym miejscu można by spokojnie się spodziewać, jeżeli to właśnie jest ta strefa i ten poziom, który ma być ostatecznym dołkiem, to ja myślę, że spokojnie możemy mieć tutaj dwumiesięczną akumulację, nawet do 1 września. Każdy już myśli, że no przecież zaraz będziemy jechać do góry. No nie, no właśnie może to wyglądać w ten sposób, że tu będziemy się jeszcze bardzo, bardzo długo kisić. W końcu zrobimy jakiś nowy dołek i może pojedziemy do góry po strefę z okolic 30 tysięcy. Tutaj jest bardzo dużo zleceń uwiezionych. Podejrzewam, że jak tutaj dotrzemy, mogą być stąd uderzenia short. I również biorę nawet pod uwagę scenariusz, w którym właśnie stąd pojedziemy po 10 tysięcy. Oczywiście jest to mocno czarny scenariusz, ale trzeba brać taki pod uwagę. Ja właśnie również taki biorę. Natomiast aktualnie trzeba spoglądać, co się tutaj dzieje, jakie dostajemy świece, czy mamy jakiś początek akumulacji. Trzeba to bardzo uważnie obserwować. Celsjusz bodajże już cena likwidacji jest jeszcze niżej. Najprawdopodobniej dorzucili do margina. Muszę to jeszcze sprawdzić. Także jeżeli chodzi o Bitcoina, to właściwie tyle. Przejdziemy sobie do wykresu kontraktów terminowych. I teraz jak wyglądają luki? W przedziale 28 a 27 tysięcy mamy jeszcze właśnie niezamkniętą lukę z ostatniego ruchu spadkowego. To by się tutaj zgrywało ze scenariuszem, że stąd jedziemy do tej strefy i później mamy spadek. Jak głęboki, to na razie nie wiadomo i nie ma co o tym rozmawiać. Natomiast możemy się spodziewać, że tuż po zamknięciu tej luki i dojściu ceny w około 30 tysięcy na pewno będą spadki. I tutaj lokalnie już nie mamy żadnej ostatniej luki nowej. Jedynie co, to oczywiście cały czas pod nami jest luka z 2020 roku. No i ostatni spadek Bitcoina wydarzył się niestety w weekend, więc luka pozostaje cały czas otwarta, ponieważ ten spadek gdzieś tutaj był, nie pamiętam, który to był dzień, ale on, rynek CME po prostu nie zarejestrował tego, że my przeszliśmy przez tą strefę. Także luka jest dalej otwarta. Klasycznie sobie zobaczymy kapitalizację. Ostatnio mówiłem o poziomie 555, ale to jest taki mocno czarny scenariusz. Jeżeli będziemy mówić teraz o tym, co się dzieje lokalnie, to mimo wszystko jest w miarę dobrze, bo nie wyszliśmy mocno z niebieskiej strefy. Aktualnie mamy tutaj opór w postaci powtórzenia czarnej korekty. Ten opór dał już jedną reakcję i teraz no już po takiej reakcji wygląda to tak, jakbyśmy chcieli przebić tą strefę i może i nawet ten szczyt. Dla mnie przebicie tego szczytu będzie bardzo dobrą przesłanką na wzrosty, szczególnie dla altcoinów. Jeżeli dostanę tylko przebicie tego właśnie szczytu, to po korekcie ładuję się w altcoiny i będę wtedy szukał wejść na longi. Dodatkowo kapitalizacja robi nam tutaj już ruch klinowy i chciałbym przypomnieć, że tu nie chodzi o klin zwyżkujący bądź zniżkujący, tylko mogą być impulsy
również klinowe i one wtedy nachodzą swoimi wierzchołkami na siebie. Oznacza to spowolnienie trendu. I tak też jest tutaj. Mamy spowolnienie trendu na kapitalizacji i powinniśmy teraz wyczekiwać złamania tego trendu, próbę przyłączenia, oczywiście to jest kapitalizacja, jazda do góry. Także zobaczymy, czy uda nam się taki scenariusz. Bardzo by to pomogło altcoinom. Także pierwszą pozytywną przesłanką będzie złamanie tego szczytu. I tak jak mówię, po korekcie później ja szukam już miejsc na longi na altcoinach. Skoro kończymy Bitcoina i przechodzimy do altów, to jeszcze chciałem wam pokazać, testujemy sobie tutaj urządzenie Maximus Julia na krypto. Mamy tutaj dostęp do różnych wykresów z danych on-chain. Cały czas sobie to analizujemy, sprawdzamy, jak to wygląda. Tutaj z mojej ostatniej obserwacji zauważyłem, że gdy Bitcoin wpływa na derywatywy, to mamy wtedy mocny spadek samej ceny bitka. Także warto sobie obserwować tą zależność. I tutaj wrzucimy sobie bitka. Warto zobaczyć, jak to ze sobą współgra. Ale ciężko to mi będzie dopasować to. W każdym razie wydaje mi się, że jest to jeden z ciekawszych indeksów do obserwacji, czyli rezerwy Bitcoina właśnie na giełdach futures. Warto sobie to sprawdzać. Oprócz tego mamy tutaj również jeszcze inne wskaźniki, które sobie czytamy. Bardzo interesujący jest też ostatnio Nupl, który zrobił dołek. Mamy tutaj lokalnie jakiś tam wyższy szczyt niż ten, ale chcielibyśmy złamać tak naprawdę ten szczyt. Jeżeli go złamiemy, może to być dla nas też fajna przesłanka na dalsze wzrosty. Także ja sobie analizuję jeszcze z jednym kolegą. Sprawdzamy to narzędzie. Jeżeli macie też jakieś ciekawe wnioski, to zawsze możecie napisać, podsyłać coś. Ja od razu mówię, że nie jestem ekspertem w analizie on-chain. Dopiero zaczynam, także każda wiedza z waszej strony będzie również dla mnie wartościowa. Dobra, przechodzimy teraz do altcoinów, ale najpierw przejrzymy sobie DeFi Index. Ostatnio wspominaliśmy w tym miejscu, że Luna napędziła odpływ kapitału z DeFi. W tym momencie zatrzymaliśmy się w wyznaczonej niebieskiej strefie oraz w tym mniejszym kwadraciku, który był najważniejszym zbiegiem tych dwóch stref. Cena odbiła się od tego miejsca, mamy dodatkowo dywergencję na interwale jednodniowym, co dla mnie jest bardzo dobrą przesłanką. Czekam na złamanie tego szczytu i po korekcie będzie dla mnie to sygnał do ładowania się w altcoiny. Również jak przebijemy ten szczyt, to po korekcie szukałbym projektów, które są typowo związane z DeFi. One powinny mieć wystrzał ceny do góry, właśnie związany z napływem kapitału do tych projektów. Także to jest bardzo dobra przesłanka na wzrosty na altcoinach. Dobra, pierwszym altcoinem jest CRV. Mimo tego, że rozglądam się powoli z jakimiś strukturami i złamaniami trendu, nie zapominam, że jesteśmy cały czas w trendzie spadkowym, dlatego przygotowałem tutaj dwa miejsca dla short. Tutaj, jak widać, jest już bardzo fajnie, bo mamy nowy dołek, nowy szczyt, wyższy. I teraz, jeżeli polecimy od razu tutaj, będzie to bardzo dobra przesłanka dla mnie do tego, żeby szukać dalszej struktury na wzrosty. I teraz z tego miejsca spodziewam się reakcji short, około risk ratio 1 do 3. Gdzieś w te okolice I widzę bardzo dużą szansę, że polecimy jeszcze wyżej do tego właśnie miejsca i stąd zacznie się jakiś finalnie mocniejszy spadek.
Może nawet po nowy dołek, jeżeli Bitcoin chciałby również mocno spadać, ale na ten moment tego nie przewiduję. Raczej widziałbym spadek gdzieś w to miejsce, wybijając przy okazji te dwa dołki i wtedy moglibyśmy jechać do góry, ale to jest wróżenie z fusów w tym momencie, więc nie ma co zawracać sobie głowy i pisać scenariusze. Reagujemy na to, co pokazuje nam cena. Dlatego, gdy tylko znajdziemy się w tej strefie, uderzam short. Cena jest to 0.911, stop loss dla tego scenariusza 0.961. Short, który znajduje się wyżej. Cena wejścia to 1.37, cena stop lossa to 1.80. Także CRV, tutaj takie dwa miejsca do zajęcia pozycji w dół. I czekamy na narysowanie się więcej świeczek i na czytelną strukturę do zajęcia pozycji do góry. Następny będzie Engine. Obudził nas tutaj rano dzisiaj ładnym ruchem do góry, 10%, bardzo elegancko. No, ale przydałoby się zająć jakąś pozycję short. Gdzieś tutaj wcześniej są jakieś miejsca oczywiście, które mogłyby dać reakcję. Jednak uznałem, że najsilniejsze miejsce na ten moment będzie właśnie to, które jest narysowane, czyli short na Engine. Poziom wejścia 0.5885, stop loss 0.6183. Teraz taki spodziewany risk ratio, myślę, że spokojnie po 1.5 można już, znaczy w sensie 1 do 1.5 można już sobie zamykać pozycję i zabierać zysk. Docelowo myślę, że jest szansa nawet na 1 do 4.5. I ja mniej więcej tutaj będę zamykać tego shorta, jeżeli on oczywiście się uda, ale mam nadzieję, że tak. Wygląda to bardzo dobrze. Także z tej strefy powinniśmy dostać spadek mniej więcej do tego poziomu. I oczywiście na Engine cały czas obserwuję, czy nie zbuduje mi się też jakaś struktura korekcyjna, która pozwoli mi przyłączyć się do nowo budującego się trendu. Ale jednak spodziewam się głębokiego A, jak na większości altcoinów, także tutaj raczej nie będzie takiego szybkiego jakiegoś ruchu do góry. Wszędzie spodziewałbym się głębokiego A, dlatego byłbym spokojny, broniłbym wtedy ostatnie dołki i szukał miejsc zakupowych po prostu przy dnie tych walorów. Także tak wygląda Engine, czekamy na shortcika. Teraz lecimy z Ethereum. Ethereum aktualnie jesteśmy w małej strefie podażowej. Jest to powtórzenie tutaj tej małej korekty. Ta strefa już raz dała reakcję, wyjście ze strefy, więc najprawdopodobniej kolejny ruch do góry rozjedzie tą strefę. I tu mamy kolejne, właściwie dwie strefy do zajęcia pozycji short. Są one dość rozległe, dlatego trzeba tutaj skupić się na tym, gdzie tak naprawdę chcemy spróbować tego shorta. Na pewno, jeżeli złamiemy te szczyty, będzie to już jakaś przesłanka również na wzrosty. Po korekcie. Dlatego spokojnie. Natomiast jest tutaj bardzo dużo stop lossów do wybicia, więc naturalnie wypadałoby je wybić. Tu mamy pierwszą strefę do zajęcia pozycji short. Poziom pierwszy to jest $1276. Kolejne ceny to jest 1338 oraz 1383. Nie wiem, który z tych poziomów zadziała, dlatego najrozsądniej byłoby poczekać na wzrost ceny, zatrzymanie, napięte RSI, formację świecową i dopiero dołączenie do shorta. Również widzę taką możliwość, że ta cena dojdzie do niebieskiej strefy. Dlatego tym bardziej nie zalecam zajmowania pozycji od razu w tym miejscu, tylko poczekałbym właśnie na zatrzymanie i na formację świecową. Docelowo short po budującą się strukturę,
A jeżeli Bitcoin sobie zażyczy, to nawet i po nowy dołek. Także właściwie o Ethereum to tyle. Shortujemy. Phantom zaliczył bardzo istotne dla mnie miejsce. Już sobie wcześniej tutaj wyznaczyłem, że to jest dla mnie atrakcyjne miejsce na spota. Nie ustawiałem tutaj żadnych zleceń. Właściwie zapomniałem o tym walorze. Nie miałem nawet alarmu. No i jak widać, kurczę, zaliczyli w punkt. I wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Teraz wyznaczyłem sobie shorta również na Fantomie. Cena wejścia to 0, 3099. Stop loss dla tego scenariusza to 0, 3327. RSA jeszcze nie jest napięte, więc tutaj również bym poczekał na formację świecową. Może się okazać, że jednak polecimy troszkę wyżej. Dlatego nie ustawiałbym na siłę zlecenia w tym miejscu, tylko spokojnie bym zaczekał, aż cena sobie tutaj dotrze. Jeżeli się cena tutaj zatrzyma w tym przedziale czerwonym, zbuduje nam formację świecową, to na jej test można przyłączyć się do shorta i jedziemy w dół. Docelowo Phantom. Już raczej nowego dołka tutaj nie widzę, ale chciałbym zobaczyć budującą się strukturę, może jakieś głębokie A i początek jakiejś małej akumulacji. Także shortcik na Fantomie. Wydaje mi się, że on najszybciej z tych walorów się pojawi. I tak jak mówię, warto poczekać na formację świecową. Near. Jakiś czas temu wyznaczałem tą strefę jako silne miejsce do zatrzymania. Cena odbiła się od linii trendu. Niestety nie przekroczyła tutaj tej strefy, na co liczyłem. No ale trudno. Miejsce było ok. Teraz zobaczymy, jak to dalej się rozwinie. Aktualnie powtarzamy tą korektę i ona będzie bronić trendu spadkowego. I ja uderzyłbym tutaj również z pozycją short. Tutaj mamy strefę 1 do 1, która już raz dała tutaj reakcję. Więc pierwszy poziom będzie już nieaktualny. Najciekawiej wygląda poziom środkowy w tym momencie. I tutaj widzę jeszcze taką strefę troszkę wyżej, gdzie nawet bym próbował w tym miejscu, jak jest pomarańczowa linia, czyli przy cenie 4,021, a stop loss dla tego scenariusza ustawiłbym tuż nad niebieską strefą, czyli 4,150 powiedzmy. To jest też całkiem realny setup na najbliższe godziny. Mamy nad sobą tutaj większą strefę na short, ale raczej zanim tam dotrzemy, powinniśmy spodziewać się reakcji właśnie z tej mniejszej strefy. Czyli jeżeli byśmy dotarli, to możemy liczyć na jakiegoś takiego niezbyt super wielkiego shorta i pewnie dalej będziemy zmierzać w kierunku dużej strefy. Jeżeli oczywiście Bitcoin będzie pozwalał lecieć altą do góry. I ostatni walor na dziś jest to Jasmy. I tutaj akurat jest propozycja longa. Jeżeli cena spadłaby znowu w okolice głębokiego A, to ja tutaj przy cenie 0,00843 widzę miejsce do zajęcia pozycji long ze stop lossem gdzieś pod dołkiem. I wstępnie wziąłbym po prostu jakieś tam risk ratio do najlepszej, najbliższej strefy. Ale jeżeli alty miałyby się odwrócić, to mogłoby się okazać, że to będzie też dobrze zajęta pozycja na dołku. Dlatego w takim przypadku podtrzymałbym ją dłużej i starał się ciągnąć tak długo, jak się da po prostu. Także jest szansa, że będziemy bronić tego miejsca, ale że jeszcze spadniemy właśnie tutaj, jakby pod samo dno. A perspektywy wyglądają fajnie, także myślę, że warto się przyczaić na takiego trade'a.
Wystarczy sobie ustawić tutaj alarm i po prostu oczekiwać na to, co cena zrobi. Jeżeli tutaj wrócimy, to uważam, że w tym miejscu warto spróbować zająć pozycję long ze stop lossem pod dołkiem. No i dobra, na dzisiaj to są wszystkie alty, które przygotowałem. Dajcie znać, czy nagranie razem z tak zwanym pokazem slajdów, który był do tej pory, czy to już jest ok. Wpisujcie jakieś wasze najciekawsze walory, szczególnie fundamentalne, które mają coś do pokazania. I właściwie chciałbym jeszcze jedną informację od was, czy jeżeli chodzi o interwał, czy wolicie analizy z interwału D1, H4, H1 i takie ogólne spojrzenie, jak przedstawiam, czy może chcecie, żebyśmy zeszli na mniejsze interwały typu M5, M15, M30 i szukali jakichś miejsc do bieżącego handlu i omawiali lokalną sytuację. Jest to dość istotne w komunikacji i chciałbym po prostu wiedzieć, co byście woleli? Czy mniejsze interwały, czy może jednak takie większe spojrzenie, jak do tej pory? Na dziś to wszystko. Dzięki wszystkim. Pozdrawiam i życzę dobrego weekendu.